Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, nie mam jakiej gry, zaczynamy z Siłą Konduktor i zaczynamy z motylkiem za 6000 zł. Powiem tak, fantastyczna pierwsza skrzynia, fantastyczna druga skrzynia, bo to jest kolejne 6000 zł. Fuck the New Glovesy. I na koniec jeszcze tutaj digielek za 67 zł i bitwa, z której wyciągamy 12500 prawie złotych. No fantastycznie. I zacz, tylko 3 skrzyneczki. Tak dawno nie otwierałem tej skrzynki, bo miałem przeczucie, kurcze, że ta skrzynka jest po prostu dla mnie zabójcza, że zawsze jak podchodziłem do niej, to zawsze wychodziłem z niej na minus. A dzisiaj tak mi sypnęła, że jestem tak z siebie zadowolony i dumny, że wrzuciłem ją na tą bitwę, że no naprawdę, no jestem po prostu z siebie dumny, tak? Lecimy z nią. Space Vault kosztuje 860 zł, jedna taka skrzynia, więc lecimy 4-3 tysiące złotych. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z GeForce Skins. A jak chcesz oczywiście wygrać skina, no to oczywiście zostaw suba, dzwonek, łapę w górę pod filmem, komentarzek, napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Skins. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, loguj się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście ten magiczny przycisk, kod promocyjny i wpisujesz oczywiście kodzik CROXY przez Vikes, który da ci nie dość, że skrzynkę na start za free, to jeszcze oczywiście 5% więcej do każdej wpłaty, no i kodu możesz oczywiście używać do woli i za każdym razem 5% więcej dostaniesz. A zobaczmy, jak pójdzie nam to jeszcze z ostatnim otwarciem tej skrzynki. No powiem tak, overall przedsięwzięcie, no niestety bardzo, że tak powiem, tutaj moim portfelem wstrząsnęło, dlatego idziemy na skrzynki widzów, tak? Szukamy czegoś, powiedzmy, od 300 do 500 zł i zobaczmy, co nam się tutaj uda ciekawego znaleźć, co tam ugotowaliście w tych skrzyneczkach dla mnie. 30% kosa, pan, mamy 5% na gamma dopplera, reszta na tą nawajkę Marvel Fight, 25% na nią, no i 70% oczywiście na stickera. Mamy jedną kosę, czy będzie druga? No niestety jest tylko jedna i jest to otwarcie, no dosyć słabiutkie, bo 1000 zł wychodzimy na minus, z takiego otwarcia jest jedna i no tylko jedna niestety. No powiem tak, bardzo mi się nie podoba przebieg aktualny, no bo na 30%, no to ja oczekuję tutaj co najmniej dwóch noży w jednym takim otwarciu, to jest otwarcie w ogóle puste, bez żadnego noża. No tutaj już ciut lepiej, bo te noże spadają dwa, no ale no to dalej nie jest 100% przyszliśmy, tak? No tutaj 1700 zł wydajemy, 1500 dostaliśmy za dwa noże, więc no tutaj trzy muszą polecieć, żebyśmy no tutaj mogli rozmawiać w ogóle o wyjściu na plus. No ale właśnie, kolejne otwarcie niestety puste i bardzo mi się nie podoba teraz aktualnie przebieg tego odcinka, co tu się dzieje. Ale mamy Falchiona, więc jest to 2000 zł, ok, no 2700. Otwórzmy jeszcze raz, pan, dlaczego nie? Może jeszcze jeden tutaj, właśnie o to chodzi. No jeszcze jakby trzecia kosa spadła, to w ogóle byłoby super, no ale też nie ma co narzekać, nie? No ważne, że tutaj udało nam się go finalnie jeszcze jednego dostać. Mamy tych noży trochę, 7000. Podpiszemy kontrakt, może ukończę kontrakt na plus. Chyba za dużo wymagam, coś mi się tak wydaje, 5000 zł. No powiem wam tak, mieliśmy taki fantastyczny profit zrobiony i znowu poniosło mnie, tak? No nie będę tutaj się oszukiwał, po prostu mnie poniosło i no trochę niestety poszliśmy na nich na minus. Skrzynki od 500 i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy skrzynkę AWP Fate, 650 zł. No nie no, na dzisiejszy film to chyba nie ten budżet niestety. Zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy naklejkę Titan w tej skrzyni, na którą jest 15%, 2700. Jeżeli spadnie jedna taka naklejka, to jesteśmy zarobieni, ale niestety nie spada żadna. Damy jeszcze jedną. A czekaj, 2700 wydaje! Myślałem, że skafla półtora. Dobra, mamy jedną przynajmniej. Ile tak naklejka kosztuje? Proszę mi teraz powiedzieć. 3000 zł? 3000 zł? Czyli ja wydałem właśnie ponad 5 koła, żeby dostać 3000? Tak się interesów nie robi, tak? 10% fate, 40% na digla, tutaj jeszcze 50% na tego gloczka. Dobra, mamy na 4 otwarcia. Niech leci, niech się dzieje, co ma się dziać. I liczymy oczywiście na jedną AWP fate. Nie, to są jaja jakieś.